z tej strony Paulina. W moim domu ostatnio słychać jakieś stukostrachy. Aż cała się trzęsę. Dlatego siedzę pod tym bezpiecznym kocem z bronią. Chociaż słyszałam takie plotki, że istnieją książki, które tłumaczą, jak poradzić sobie z potworami. W książce Jak pokonać duchy znajdziemy wiele sprytnych i skutecznych sposobów na pozbycie się nocnych strachów. W innych książkach z serii Strachy na lachy znajdziemy sposoby, jak uporać się między innymi z pająkami, dinozaurami czy wampirami. Mała encyklopedia domowych potworów opowie nam o straszydłach, które nawiedzają nasze domostwa. Znajdziemy tutaj kichoprychacza, decyzelę poranną, farmaceutycję chroniczną i wiele, wiele innych. Kolorowy potwór różni się od wcześniej wymienianych upiorów, ponieważ jest sympatyczny i bardzo przyjacielski. Tylko pomieszały mu się emocje i musi je sobie poukładać. Kto chce mu pomóc? Tym, którzy nadal boją się nocnych koszmarków, polecam grę Potwory do szafy od wydawnictwa Granna. Ponieważ gra jest wariacją memory, w zabawie mogą wziąć udział dzieci już od 3 roku życia. Jak wiadomo, każdy potwór boi się innej zabawki. Dlatego, aby je przegonić z powrotem do szafy, będziemy musieli odnaleźć właściwą zabawkę. Jeśli nam się to uda, to potwór trafia do garderoby, a my odkrywamy kolejną kartę. Jeśli nam się nie uda, to odkrywamy kafelek zębogona. W momencie, kiedy trzeci kafelek zębogona zostanie odkryty, odkrywamy również kolejną, dodatkową kartę potworka. Gra kończy się w momencie, kiedy wszystkie potwory trafią do szafy.